Dzień dobry, ja mam nazwisko Romek. U mnie było operacja na wóz mózgu. Przyszło już 3 lata. Після тієї операції я мав параліч лівої бузі, не відзи на око і не учув правом сторони тіла. Слухали, що є такий пан Євгеніус, що він оздоровляє людей, що він допомагає. Я взяв телефон і задзвонив до нього. Powie, co się ze mną stało i on mówi, przychodź do mnie, ja tobie pomogę. Przyszedł na pierwszy seans. Pan Jungieniusz mnie oglądał. Mówi, chodzimy się, pomolimy do Boga. I pomolim się i wszystko będzie dobrze. Posle pierwszego seansu u mnie się stało, poczułem na prawą stronę gorącą i chłodną wodę, bo ja nie czułem na prawą stronę zawsze nic, co było. Teraz poczułem. Przeszedł na drugi seans, zaczął troszeczkę widać naokół mnie, się zaczęło przychodzić kolory do oka mojego i moja buzia zaczęła się zmieniać. Przyszedł na trzeci raz. Ja zaczynał widać na oko. Wszystkie dobrze kolory widziałem. I znów. Nie dobrze. Tak, wszystko. Czwarty raz przyszedł do Eugeniusza, mówi do niego, że ja czuję prawą stroną, widzę na oko. Moja buzia troszeczkę lepiej stała, on się cieszy, że jest rezultat. Ja posle czwartego seansu zaczął się zmieniać i moja choroba puszczać więcej i tak się zmieniał. Na drugą stronę. Ja taki nie byłem. Taki badziory byłem. Na piąty raz przeszedł do niego. Mówi, że lepiej widzę na oko. Więcej katarakta ta zaczyna schodzić. To wszystko. Zaczynam na ucho słychać. Lico się umieniać, ożywać. Że troszeczkę się naduwa lico. A prawa strona dostała taką fajną energię, że zaczęła poczuwać gorący i chłodny. I dostała mu energię od Boga. I do Eugeniusza mówili, bardzo Tobie dziękuję za pracę. Bogu dziękuję, że on mnie nie został na białym świecie, że jest dalej, że jest. Czegoś się mam nauczyć i kimś być.